No to co tu mamy? Ojeju, to chyba na mnie, nie? O, pasowałoby. O mój Boże. Dziewczyny, co wy robicie? Czyje to są ciuchy? Artura Siwca. No co ty, no, o co chodzi w ogóle? Niezłe, ej, co? Zobaczcie na to, nie wierzę. Patrzcie to! Są to bokserki? Ej, ludzie, patrzcie, są bokserki, jak Artura Siwca. Widzicie to? Nie no, stary, powiem ci, masz niezłe bokserki. Dawaj to! No co Sara, ty się wyprawia? Nie tym tonem, chłopczyku. A jakie mam tonem mówić? Porozmyślałaś mu jeszcze po całej szkole. A ty zrobiłeś ze mnie służącą. Sama chciałaś zrobić mi pranie. Bo myślałam, że masz zepsutą pralkę, ale teraz wiem, że pralka była dobra, tylko ty po prostu nie umiesz jej włączyć. Ale beka, gościu! Nie byłeś u niby chorej babci, tylko na grillu u kolegi. Twój brat mi wszystko powiedział. Nie no, ja go chyba zabiję. A ja ciebie, co ty sobie myślisz, co? Że dziewczyny służą tylko do gotowania i sprzątania? Że są jako służące? O nie, chłopczyku, z różowymi gadkami. Że są dorośli. I może w końcu nauczysz się obsługiwać pralkę, co? Dziewczyny. Należało ci się! Użyło mi. Musiałam coś zrobić, żeby dać nauczkę Arturowi. Mam nadzieję, że do końca życia zapamięta, że dziewczyny nie są służącymi chłopaków. Jestem wkurzony za te wszystkie rzeczy porozwalane po całej szkole. Ale jest mi też głupio. Wiem, że przegiąłem. Cały czas czułem, że przeginam. Ale było mi tak wygodnie. Nic dziwnego, że Sara się wkurzyła.